Wita się z wami Mega Space Fighter w 15 update'cie. 4 maja, czyli w Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, jednocześnie moje urodziny, dokonałem większego zamówienia na stronie lego.com. A dokładnie w środę, czyli 3 dni później, 7 maja, otrzymałem już od nich paczkę z zamówionym towarem. Dlatego też na początek tego update'a chciałem wam pokazać zestawy, które zakupiłem. Ponieważ był to 4 maja, specjalnie w tym dniu, a dokładnie między 28 a 4 maja, za zakupy w przypadku Polski za 200 zł, otrzymywaliśmy za darmo figurkę Darta Revana ze Starej Republiki. Jak na ten moment jeszcze tej figurki, z tego co się orientuję, nie da się nawet kupić na polskich stronach, takie jak Allegro. Pierwszym zestawem, jaki zamówiłem, byli Utapau Troopers Battle Pack z tego półrocza. Kupiłem go przede wszystkim ze względu na figurki. Następnym Corporal Alias Tank Droid. Tak? No. Mamy tutaj przede wszystkim Jango Fetta. Świetna figurka, którą musiałem mieć. Planowałem ten zestaw już kupić od momentu, kiedy ukazał się w sklepach, czyli jakieś pół roku temu. No i największy, jakim jest Droid czy Fighter. Mamy tutaj figurkę nowego kanclerza, Security Battle Droid, klasycznego droida i nowego Buzz Droida. Jest to unikatowy zestaw, hard to find, przynajmniej tak określany przez LEGO na ich stronie, w sklepach. No, ja myślę, że nie będę wam pokazywał szczegółowo tych zestawów teraz, a zamiast tego przygotuję dla każdego z zestawów osobno film, recenzję, zaczynając może od samego Revana. Tak jak to było w przypadku Clone Trooper Lieutenant. Zastanawiam się jedynie, czy robić recenzję tego zestawu, gdyż on już jest on sprzed pół roku, także niezbyt już aktualny. Dlatego pytanie kieruję do was. Jeśli jesteście chętni, ja bym taką recenzję stworzył tego zestawu, napiszcie mi po prostu w komentarzach. No, ja myślę, że jeśli chodzi o zestawy, to tyle. I przejdziemy teraz do następnego, krótkiego już tematu. No dobrze, jakiś czas temu udało mi się zdobyć polibak z Dalego Movie, przedstawiający Emeta i skałę, w której był zawarty klocek oporu. Tak więc co, zaczniemy może od Emeta. Ma on tradycyjnie dwie główki. Z przodu radosną, z tyłu zaś wystraszoną. Czerwony tradycyjny kubeczek, no i klocek oporu. Tutaj mamy tą skałę, dużo fajnych, ciekawych, przydatnych elementów, jak te świecące żółte 1x1. Mamy taką dźwignię, po co ona jest, zaraz wam pokażę. Naciskamy ją i w tym momencie wychodzi nam sam klocek oporu. Tak niby mogłaby wyglądać funkcjonalność tego polibaga. Mamy jego opakowanie. Przyjemny, fajny polibag, którego warto mieć, jeśli ma się do tego okazję. Dobrze, idźmy dalej. Udało mi się wreszcie sprowadzić DC-15A. Jak na razie w niedużej ilości, jak widzicie. Ale zaraz niedługo się to zmieni. Mogę wam powiedzieć, że dzięki temu już niedługo na mojej stronie pojawi się właśnie ten blaster. Chyba najbardziej przez was upragniony i poszukiwany, mi się wydaje, gdyż najczęściej wypytywaliście mnie właśnie o niego.
No dobrze, nie będę przedłużał. Na koniec mam jeszcze coś jednego mam do pokazania. Jest to art, jaki dostałem od jednego z moich fanów, przedstawiający moją postać. Otrzymałem go od komandora Brooklyn. Jeżeli oglądasz ten film, to wiesz, że bardzo ci dziękuję. Z drugi obrazek. O, nazwa mojej postaci. I ponownie podpisane specjalnie dla mnie od komandora Brooklyna. No, jest to pierwszy taki art, kiedy dostałem coś od widza ogólnie. Dlatego bardzo mnie on cieszy. No dobrze. Myślę, że na ten update będzie to wszystko. Był on taki trochę ekspresowy. Nie pamiętam, czy jeszcze chciałem wam coś w nim pokazać. No ale nic. Najwyżej dogram kolejny, 16, i wtedy go dodam po prostu, nie? No dobrze. W takim razie żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na koniec chciałem was jeszcze zaprosić na mojego Twittera i Flickra, gdzie możecie zobaczyć zdjęcia z planu Targeterów oraz wiele innych ciekawych informacji.